Thank you.
czego teraz chcesz? Spróbujmy no tej sztuczki z miodem. Antałek miodu już mamy. Teraz musisz mi tylko znaleźć 3 żelaźniaki. Gdzie znajdę żelaźniaki? Idź do starej kopalni. Tam ich trochę rośnie. Jak? Je. No to... Chciałbym zerknąć na twoje towary.
znowu ty! Masz tę nogę? Masz tu swoją drewnianą nogę. Chyba jestem ci coś winien. Na to wygląda. Jak? Masz żelaźniaki? Jeszcze nie. No to... Słyszałem, że masz pomysł, jak się pozbyć bandytów. Może mi go zdradzisz? Jasne! Spiękować ci się zachciało! Niedoczekanie twoje! Pokłóciłaś się z Lorem. O co wam poszło? Nic ci do tego. Daj spokój. Skoro i tak tu utknąłem, możesz mi chociaż powiedzieć dlaczego. Rybacy walczyli na wojnie, a ja karmiłam ich żony i nie chciałam zapłaty od razu. Wystarczyły mi łodzie w zastaw, na wypadek, gdyby zginęli na wojnie. Zgodziły się, no a potem zjawił się ktoś z oddziału rybaków i powiedział, że wszyscy zginęli. No to sprzedałam łodzie. Wszystko zgodnie z naszą umową. Czemu nie zaczekałaś ze sprzedażą łodzi? Martwy to martwy. Na co miałam czekać? Jak działają te żelaźniaki? Robią z człowieka bełkoczącego jełopa, który słucha się wszystkich wokół. Na przykład otwiera bramy. Na przykład. Gdzie znajdę kopacza? Szukaj wejścia do starej kopalni. Tam go zastaniesz. Chciałbym zerknąć na twoje towary.
Co tu robisz? Tym oto kilofem próbuję przedwcześnie wpędzić się do grobu. Gdybym odzyskał alembik, wszystko poszłoby jak z nut. Przyrządziłbym tynkturę i szast prast, wejście do kopalni stoi otworem. A gdzie twój alembik? W starym tunelu, w którym mieszkam. Tylko, że brak mi odwagi, by po niego pójść. Bo widzisz, rozpanoszyły się tam dzikie bestie. No i tak sobie pomyślałem, może ty byś się odważył? Przyniosę ci ten alembik. Poważnie? To cudownie. Cóż, zatem odkładam kilof i czekam na twój powrót. Ha! Gdzie znajdę ten twój tunel? Musisz wyjść z kopalni i udać się ścieżką na południe. Jeśli tylko nie zboczysz, to na pewno znajdziesz ten tunel. Cuchnie tam goblinami. Rozgościły się tam, podczas gdy ja urabiałem sobie tu ręce po łokcie. Takie to właśnie plugawe stwory. I od tamtej pory muszę tu nocować.
więc wróciłeś. Masz mój alembik. Oto twój alembik. To zajmie tylko chwilkę, a potem buch! I wejście oczyszczone. W porządku. Mamy już tynkturę. Teraz tylko... Ależ nie, absolutnie. Wybacz, tak się napracowałeś, więc musisz się też troszkę zabawić. Masz. Pozbądź się tych grozów.
Masz żelazniaki? Oto żelazniaki. Dobrze, bardzo dobrze. Wrzuć je do miodu. No, to załatwione. Zanieś ten antałek do obozu bandytów. Powiedz wartownikom, że chcesz się tylko przeprawić przez most. Założę się, że zabiorą ci miód i sami go wychleją. Co potem? Zaczekaj, aż grzyby zaczną działać, a bandyci staną się potulni jak baranki. Będziesz im mógł... A tak w ogóle czym się tu zajmujesz? Gildia przysłała mnie tu, bym pilnowała wybrzeża. Na wypadek, gdyby Myrtańczycy zeszli na ląd. Do której gildii należysz? Do gońców leśnych z Krwawej Doliny. To imię nadal istnieje. Co masz na myśli? Zanim mnie tu wysłano, znaczna część gildii dołączyła do Lorda Gawana, by stawić czoła Myrtańczykom w wąwozie torniarskim. Tuż przed tym, jak Gartan zajął most, doszły mnie słuchy, że Myrtańczycy zajęli wąwóz i zepchnęli Gawana z powrotem do Krwawej Doliny. A to danej gildii nie wróży nic dobrego. Pomyślałem, że może mnie wpuścisz za antałek miodu. Przyniosłeś miód? Dawaj go tu. To ja. Mogę przejść? Jasne. O ile tylko będzie smaczny. Całego antałka nie dostaniesz, ale dam ci skosztować. Masz. Łyknij sobie. Hiurat dostał miodu, a ja nie? W ten sposób do tym mostu nie przejdziesz. Dobra, już dobra. Mój błąd. Masz, łyknij sobie. Czy ja cię znam? Jakoś tak mi... dziwnie. Każ swoim druhom otworzyć bramę. Czego? A, tak, brama. Ej! Otwórzcie bramę!
Jesteś jednym z ludzi Dartana? Nie. Właśnie wyprawiłem go na tamten świat. Czyli wreszcie mogę przejść przez most. Dzięki ci. Drobiazg. Zrobiłem tylko to, co musiałem, żeby wreszcie dostać się do Srebrowodu. Do Srebrowodu? Obawiam się, przyjacielu, że z tym może być problem. Jaki znów problem? Cóż, żeby stąd dotrzeć do Srebrowodu, musisz przejść przez Krwawą Dolinę. Sęk w tym, że baron Stuark zabronił wpuszczać kogokolwiek do doliny z powodu bitwy, jaka tam rozgorzała. Bez Glejtu nikt tam nie wejdzie. Czyli potrzebny mi Glejt. Od kogo mogę taki dostać? Musisz pomówić z samym baronem. O ile mi wiadomo, tylko on może wydać ci Glejt. Gdzie znajdę barona? W Cytadeli. W samym sercu Stuark. To tamto miasto położone na skałach.